codzienny plecak od Manfrotto. To jest moja nowa codzienna torba od Manfrotto. Nowa hybryda z systemu Advanced Square, nowa linia toreb od Manfrotto. 14 różnych produktów, 14 różnych toreb, plecaków o różnej wielkości, różnym przeznaczeniu, różnym zastosowaniu. Model, który tu widzicie, jest hybrydą. Jest i torbą naramienną oraz plecakiem. Ja najczęściej korzystam z formy plecakowej. To, co lubię w tej torbie, to to, że ona jest bardzo płytka. Świetnie się mieści do mojego malutkiego bagażnika w samochodzie. Ma rączkę wbudowaną, zaszytą na stałe. Można ją szybko złapać, wyciągnąć z tego bagażnika. Świetnie się wpasowuje w najmniejsze szczeliny. Teraz jest ekstremalnie napakowana. Pokażę Wam po prostu, co ona potrafi pomieścić. Ale generalnie rzecz biorąc, lubię jej kompaktową formę. Mieści całkiem dużo, jak na taką małą torbę. Kiedy zobaczyłem nową linię toreb od Manfrotto, od razu moją uwagę przykuł design. Bardzo fajny, minimalistyczny design z użyciem nowych materiałów. Tutaj mamy do czynienia z poliestrem delikatnie połyskującym, satynowym bardziej bym powiedział. Pasek na ramieniu jest odpinany. Ja z niego nie korzystam najczęściej. Wolę formę teczki lub plecak. Torba świetnie się prezentuje w pionie i w poziomie. Z tyłu mamy część, którą mamy na plecach. Bardzo ważne jest to, żeby plecy nie były zmęczone, żeby się też tam nic nie wbijało z rzeczy, które są w środku. Tutaj mamy fajną izolację, sztywne, ale bardzo wypukłe poduszki z odpowiednimi kanałami, które pozwolą na przepływ powietrza. U góry, jak widzicie, jest zamek. W zamku są szczelki. Są szerokie, ale są dosyć cienkie. Elastyczne. Chodzi o to, żeby one się elegancko chowały tutaj do tej kieszeni z tyłu. Muszą się ładnie wpasować i tam nie mogą też uwypuklać, rozpychać pleców w plecakach. Torba posiada wiele kieszeni i przegródek. Tutaj mamy główną komorę. Mamy dodatkową kieszeń u góry plecaka. Mamy po środku kilka przegródek, dokładnie dwie. Jedna na zamek, druga nie. Z tej strony mamy kieszonkę na siatkę. Z tej strony mamy większą kieszonkę, do której mieści się świetnie bidon, przegroda na laptopa oraz mocowanie do statywu. To jest miejsce na statyw. Ja osobiście wolę mniejsze statywy, o tym za moment. Dostęp do głównej komory jest komfortowy, mamy zamek dyskretny, przykryty z dwoma suwakami. Możemy je zostawić na dole plecaka lub u góry plecaka. Dostęp jest super prosty, zamki są dobrej jakości. Główna komora, w której znajduje się kubik na kamerę. Można też dodatkowo do tej górnej części bez problemu i bez obaw schować inne delikatne rzeczy, bo wszystko jest dobrze wykończone i dobrze chroni nasz sprzęt. Ja tutaj noszę zazwyczaj blendę od Lasto Life. Nowa blenda w takiej formie. Obiekty 70-200. Aparat w specjalnej przegrodzie dedykowanej właśnie na bezlusterkowca lub lustrzankę niewielkiej wielkości. W środku mamy czerwoną przegródkę z taką klapką, którą można przekładać. I tutaj mieszczą się dodatkowe rzeczy. Dysk do tworzenia kopii zapasowych. Mikrofony do dźwięku. Na samej klapie mamy dwie kieszonki z siatki. Pojemnik na karty pamięci. Bateria. Słuchawki. Mój ulubiony statyw od Manfrotto, czyli MP3. I drugi dysk SSD do tworzenia kopii. Jeśli potrzebujemy więcej miejsca w środku, możemy usunąć kubik mocowany na rzepy Velcro. Mam wtedy do dyspozycji bardzo dużą komorę. Myślę, że zmieści się tutaj bezlusterkowiec z dużym obiektywem typu 300 mm 2.8. Albo po prostu nasze rzeczy osobiste, jeżeli potrzebujemy gdzieś wyjechać albo przewieźć jakieś inne rzeczy. Z góry mamy dodatkową kieszeń na akcesoria. Ja tu noszę niezbędny filtr polaryzacyjny, powerbank, małą lampkę LED-ową i niezbędnik, czyli toolkit. Z przodu mamy jeszcze dodatkowe dwie kieszenie. Jedna jest na rzep, ładowarka do laptopa, ładowarka USB. Powyżej tej kieszeni mamy dodatkową na zamek kable. Piórko do tabletu, podstawka do tabletu i czytnik do kart Xcode. Na plecach jest dodatkowa kieszeń, która mieści nie tylko laptopa. 15-calowe komputery wchodzą bez problemu. Tablet, iPad, który ma swoją osobną przegródkę.
Tak, widzicie, wszystko to mieści się w tej malutkiej torbie, jest ona bardzo wszechstronna i jest moim codziennym wyborem. Jest wytrzymała, pakowna, jest bardzo wygodna, na plecach jest też super komfortowa do noszenia. Można ją nosić w ręku, też jest to, nie sprawia to problemu, jest dyskretna. Zmieściła kupę rzeczy tak naprawdę. No jest bardzo niezawodna. Jestem z nią już od września chyba i nie wyobrażam sobie tak naprawdę codzienności swojej bez noszenia rzeczy właśnie w hybrydzie Advanced Square od OneFlow.